Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem z programu prognozowania i symulacji chciałam Wam pokazać, jak wykonać poprawnie metodę średniej ruchomej, prostej, z wagami. Nie jest to może tak, jak może się wydawać, skomplikowana metoda. Po prostu chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład 24 obserwacje brane pod uwagę, to osiągniemy w tym momencie 19 prognoz na okres ostatnich tych 19 okresów. Będzie też możliwość wyznaczenia prognozy w przyszłość, ale to po kolei. Sama metoda średniej ruchomej polega na tym, że liczymy średnią, jeżeli jest to średnia ruchoma pięcioelementowa, średnią z pięciu ostatnich obserwacji. Ale jeżeli do tego dochodzą tak zwane wagi, to musimy ustalić pięć kolejnych liczb ułamkowych między 0 a 1 w ten sposób, że każda kolejna waga jest nie niższa niż waga poprzednia, czyli generalnie musimy ułożyć rosnące wagi, które razem dadzą nam sumę równą 1. Wagi, czyli jakieś udziały procentowe, tak? Jak ważna jest każda z obserwacji. I im dalsza jest waga, czyli powiedzmy będzie uwzględniana dla starszej obserwacji, musi być mniej ważna. O to chodzi. A więc średnia ruchoma ważona polega na tym, że liczymy dosłownie średnią ważoną między ostatnimi pięcioma obserwacjami z uwzględnieniem tego, jak ważna jest każda z tych obserwacji. A liczymy to jako suma iloczynów, gdzie mamy pierwszy element to będzie zakres pięciu ostatnich obserwacji, średnik i zaznaczamy wagę pięciu ostatnich obserwacji. Jeżeli ja to wpiszę teraz po kolei, to wpiszemy średnia, tak, suma, kropka iloczynów, otwieramy nawias, zaznaczamy pięć ostatnich wyników, bo będzie to średnio ruchoma pięcioelementowa i zaznaczamy wagi, z czego, tak jak mówiłam, wszystkie muszą być narastające. Dla kolejnych wag będą to wartości coraz wyższe. Wciskam dodatkowo klawisz F4 po to, żeby ciągle odnosić się do wag, które będą stale w tych samych komórkach. Jeżeli przeciągnę nasze wagi w dół, to otrzymam tę samą formułę, czyli ciągle mnożę ostatnie 5 wartości Y przez ostatnie ciągle te same wagi, które są narastające, a dają sumę 1. Jeżeli chodzi o prognozę w przyszłość, czyli prognozę dynamiczną na 25 tu akurat obserwację, też stanowi to po prostu sumę iloczynów, gdzie mnożymy 5 ostatnich obserwacji z wartościami tych wag. Dodatkowo, żeby ocenić, czy ta metoda dobrze dopasowana jest, to my w tym momencie porównujemy szereg wartości prognozowanych z szeregiem wartości rzeczywistych, jakie my faktycznie mieliśmy w danym zadaniu do zastosowania, nazwijmy to w ten sposób. Tylko że w całym zadaniu problem polega na tym, że musimy dobrać tak metodę, czy tak, może nie metodę, tak wagi w tej metodzie, żeby różnice między czerwonym szeregiem a niebieskim były jak najmniejsze. To od nas to zależy, ewentualnie można użyć do tego solvera, jak najbardziej jest to możliwe, ale trzeba wyznaczyć błędy prognoz. I tak jak tu jest podpisane, w jednym z rodzajów błędów, który będzie policzył nam pierwiastek z błędu średniokwadratowego, musimy od każdej wartości rzeczywistej odjąć jej wartość prognozy, a różnicę podnieść do kwadratu. Dlatego w tym momencie tak jest zapisana formułka, a nie mamy wyników, zwróćcie uwagę, dla pięciu pierwszych obserwacji. Wynika to z tego, że ja po prostu nie mam wartości prognozy na wartość pierwszą, drugą, aż do piątej.
Mamy więc te różnice, przeciągamy je w dół aż do ostatniej obserwacji, na końcu wyznaczamy sumę, można dla wszystkich obserwacji lub dla tych właśnie od 6 do 24, wynik będzie dokładnie ten sam. Tak samo w kolejnym błędzie, który będziemy liczyć, czyli tutaj pierwiastek z procentowego błędu średniokwadratowego, też liczę różnicę między rzeczywistym Y a prognozą, ale potem tą różnicę jeszcze raz dzielę przez wartość rzeczywistą i dopiero na samym końcu podnoszę do kwadratu. Jeżeli tak zapiszę sobie formułkę, tak jak tu widzimy, czyli ten wynik minus ten wynik, potem jeszcze raz podzielony przez wartość rzeczywistą i na końcu dopiero podniesiony do kwadratu, przeciągam do końca i sumuję. Będzie to nam potrzebne do pierwiastka z błędu procentowego błędu średniokwadratowego, czyli RMSPE. Ostatnim takim standardowym błędem, który będziemy musieli policzyć, jest błąd MAPE. Jest to różnica między Y rzeczywistym a prognozą, czyli kolumna ta minus ta, czyli na przykład ten wynik minus ten, ale jeszcze raz podzielony przez wartość rzeczywistą, a na końcu piszemy, że to jest moduł właśnie z tej całej formułki. Dlaczego? Żeby mieć tylko wartości co do wartości bezwzględnej, czyli z obcinaniem minusów. Tym, że Wam wychodzą wyniki z jakimś e, wcale się nie przejmujcie, bo to oznacza, że to są liczby niewielkie, bliskie zeru, ale na przykład 8,1 e minus 0,5 oznacza, że to jest 8,1 razy 10 do minus 5, czyli ta ósemka pojawia się na 5 miejscu po przecinku. Jeżeli sobie spojrzymy, to w ogólnym zapisie, na przykład tutaj jakimś walutowym, księgowym, dobra, zaraz sobie zobaczymy, ogólnym liczbowym, jeżeli o, zrobimy sobie do iluś miejsc po przecinku, widać, że ta ósemka pojawia się dopiero na ósmym miejscu, na piątym miejscu po przecinku, przepraszam. No i jeżeli chcę policzyć ten RMSE, to w tym momencie liczę pierwiastek, z czego? Z tej sumy, tej podpisanej kolumny, przez to ile mamy obserwacji, gdzie występowała policzona prognoza. Policzona prognoza była od 6 do 24 okresu, a więc w tym momencie nie mam wyniku dla 5 pierwszych prognoz, czyli mamy 19 takich obserwacji. Więc licząc pierwiastek z tej sumy, ale podzielony przez 19, otrzymujemy RMSE, czyli błąd w jednostce, ileś tam mamy podany wyniczek. Teraz, jeżeli mamy do policzenia pierwiastek, to z RMSPE, czyli tutaj procentowy ten błąd, to z kolejnej kolumny podzielonej przez 19 liczę na końcu pierwiastek. Ten wynik najlepiej jest zamienić sobie na procent i tak samo mapę widzimy, że to jest suma tak podpisanej kolumny, ale podzielonej przez liczbę naszych wyników, czyli 19. Oba te wyniki zamieniamy sobie na procent i żeby porównywać, która z metod, które my użyliśmy oprócz metody średniej ruchomej, pięcioelementowej z wagami jest lepsza, to my musimy dla iluś tych naszych zastosowanych metod wyliczyć te same identyczne błędy prognoz, na przykład ex post, i porównać, która z tych metod dała ten błąd określonego rodzaju niższy. I ta metoda, która da ten średni błąd niższy, ta jest dla nas lepsza, a więc wykazuje wyższe dopasowanie, bo błędy niedopasowania okazały się najniższe spośród analizowanych. Ja kończę omawianie tego zadania. Dotyczyło ono metody średnioruchomej pięcioelementowej z wagami. Jeżeli potrzebujecie omówić swoje zadania, jak najbardziej możecie się kontaktować ze mną drogą mailową, pisząc na zadania@projekty.małpa.pl. Możecie wejść na stronę internetową, gdzie poznacie szczegóły tego, czym ja się zajmuję.
Jeżeli chcecie przeglądać pozostałe playlisty, jak najbardziej. Nie tylko statystyka opisowa, czy matematyczna, czy ekonometria, czy prognozy i symulacje. Przedmiotów jest więcej. Liczbę tych filmów staram się w miarę możliwości uzupełniać, tak żebyście mogli z tego korzystać. Jeżeli potrzebujecie, to komentujcie filmy, możecie je subskrybować, komentować, zadawać pytania pod filmami. Wszystko jest dla Was. Tylko zawsze zapewniam, obejrzenie jednego filmu, policzenie jednego zadania nic Wam nie gwarantuje. Musicie przeliczyć ręcznie jak najwięcej przykładów, żeby zrozumieć taką metodę. To są tylko zadania poglądowe, przykładowe i na pewno nie stanowią, powiedzmy, wyroczni. Najważniejsze jest to, jak omawia dane zadanie wykładowca, gdyż on będzie Was egzaminował. Zapraszam serdecznie do nauki.